dziękować. Amen. Także chciałbym się skupić dzisiaj na tych ostatnich dwóch wersach tego fragmentu. Czyli to najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu, albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie. I chciałbym zacząć od czegoś bardzo banalnego, co mam nadzieję wszyscy będą rozumieć, ale uważam, że jest to dosyć kluczowe. Ponieważ wielu ludzi przypisuje temu fragmentowi przeróżne znaczenia, żebyśmy po prostu przeczytali pod kątem języka polskiego ten fragment, bez żadnej dodatkowej teologii, na początek zwyczajne czytanie ze zrozumieniem. I zacznijmy od tego, że żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu. Wykładać coś, to znaczy tłumaczyć coś, nadawać czemuś znaczenie, bądź interpretować. Możemy znaleźć przykład, gdzie ten wyraz jest użyty, na przykład w Ewangelii Marka. Czytamy, oto Panna będzie brzemienna i porodzi syna, a nazowią imię jego Emmanuel, co się wykłada Bóg z nami. Czyli znaczenie słowa Emmanuel to jest Bóg z nami, czyli jak to, wykład słowa Emmanuel to jest Bóg z nami. I mamy, Piotr napisał, że żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu. Teraz wykład słowa Emmanuel to jest Bóg z nami, a mój własny wykład na przykład to mogłoby być, że Emmanuel znaczy wysokie drzewo. I wtedy to nie byłby wykład tego słowa, tylko to byłby mój wykład, moja interpretacja. I Piotr mówi, że żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu, czyli nie można sobie wymyślać samemu, co te słowa znaczą. I dalej czytamy dlaczego. Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, czyli to nie człowiek wymyślił sobie, że powie coś ludziom i nie stąd się wzięło proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie. Czyli proroctwa Pisma nie wzięły się z tego, że człowiek miał coś do powiedzenia, tylko z tego, że Bóg chciał nam coś powiedzieć. To, że żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu, to nie znaczy, że sami nie możemy rozumieć, co ono znaczy. Na przykład, jak ktoś mówi good morning, to możemy wiedzieć, że to znaczy dzień dobry, ale nie możemy interpretować tego sami, mówiąc, że to znaczy bułka z masłem albo coś w tym stylu. Ale może lepszy przykład byłby w naszym polskim języku, bo w Biblii, kiedy się pojawiają jakieś obce wyrazy typu Emmanuel czy Golgota, to Biblia sama nam je wykłada. Więc na przykład jak ojciec mówi do ciebie, idź natychmiast posprzątaj swój pokój, to nie możesz tego interpretować po swojemu, gdzie natychmiast znaczy później, a posprzątaj znaczy pomaluj albo olej, bo ojciec nie powiedział ci, idź natychmiast posprzątać swój pokój po to, żebyś się zastanawiał nad sensem tych słów, tylko żebyś poszedł natychmiast posprzątać swój pokój. I tak samo jest z proroctwem Pisma. Zresztą w ogóle, jak ludzie się komunikują i rozmawiają ze sobą, używają słów, to nie robią tego z ciekawości, jak inni ludzie zinterpretują ich słowa, tylko mają coś do przekazania. I tak samo Bóg ma nam coś do przekazania i to On decyduje o tym, jakie jest znaczenie tych słów. Czyli żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu, albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie. Ja wiem, że to jest, brzmi dosyć banalnie i oczywiście, ale chciałem od tego zacząć, ponieważ nie wiem, czy wiecie, co na temat tego fragmentu mówi największa religia w Polsce. Pozwólcie, że wam przeczytam. Komentarz, jaki możemy znaleźć przy tym fragmencie. Zaraz. Momencik, bo źle sobie punkty napisałem po kolei. Teraz to tyle, co do języka polskiego z tego fragmentu. To zwyczajnie mówi ten fragment bez żadnej dodatkowej teologii. Myślę, że tu się wszyscy zgadzamy.
I teraz co z tego wynika? Z tego wynika znowu rzecz banalna, że najwyższy jest Bóg i Jego Słowo, a my mamy być Mu poddani. I z tej hierarchii należy sobie dobrze zdawać sprawę. I teraz przeczytam wam, co mówi nam Kościół katolicki. Tylko Kościół autorytatywnie określa, jaki jest sens tekstów Pisma Świętego. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, co to znaczy. W liście do Efezjan relacja między Chrystusem a Kościołem jest porównana do relacji między mężem a żoną. Że tak jak mąż jest głową żony, tak Chrystus jest głową Kościoła. Także powiedzieć, że tylko Kościół autorytatywnie określa, jaki jest sens tekstów Pisma Świętego, to tak jakby powiedzieć, że tylko żona autorytatywnie określa, jaki jest sens słów jej męża. Co jest lekko absurdalne. Być może są takie domy, ale no, to nie jest normalne i moja żona nie mówi mi, jaki jest sens moich słów, bo ja wiem, jaki jest sens moich słów i ja wiem, co chcę powiedzieć. I nie mówię tego, jak mówię przykładowo do żony, wychodzimy, to nie po to, żeby się zastanawiała, jak to zinterpretować, tylko po to, żeby wstała i wyszła ze mną zwyczajnie. Także tutaj Kościół katolicki chce się stawiać nad Bogiem, mówiąc Mu, co znaczą Jego słowa. Co no, jest dosyć dowcipne. To nie tylko ten Kościół jest temu winien, jest naprawdę wielu takich ludzi, o czym też pisał Piotr dalej w drugim rozdziale. Możemy przeczytać w pierwszych dwóch wersach drugiego rozdziału, drugiego listu. Byli też i fałszywi prorocy między ludem, jako i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy z sobą wprowadzą kacerstwa zatracenia i Pana, który ich kupił, zaprzą się, sami na się przywodząc prędkie zginienie, a wiele ich naśladować będą zginienia ich, przez których droga prawdy będzie bluźniona. Okej, dobrze, powodnie. I prawdziwie droga prawdy jest przez ludzi, którzy się stawiają ponad pismem, bluźniona. W Polsce w ogóle strasznie dużo ludzi utożsamia Boga z facetami w sukienkach, którzy się nazywają księżami. Sam wiele razy słyszałem, naprawdę wiele, od wielu ludzi, że Kościół katolicki to jest taki, a owaki, więc ja nie chcę mieć z Bogiem nic wspólnego. Ale ja bym tego zupełnie nie łączył, bo Kościoła katolickiego z Bogiem też nic nie łączy. Katolicy to nie chrześcijanie i Bóg ich szczególnie nie interesuje. Tak, na popularny przykład, na przykład ostatnio się pojawia dosyć intensywnie w internecie i w ogóle w przestrzeni publicznej pan Adam Szustak, który jest z zakonu dominikanów, taki z ogoloną głową jegomość. I on na przykład naucza, że on wierzy, że wszyscy będą zbawieni, że nikt nie będzie potępiony, że Bóg jest taki pluszowy i miły, że nikogo nie pośle do piekła. Ale Jezus powiedział bardzo jasno. Możecie otworzyć Ewangelię Mateusza w 7 rozdziale. Zresztą to jest fragment, który chyba wszyscy słyszeli więcej niż raz w swoim życiu. 7 rozdział Ewangelii Mateusza, wersy 13 i 14. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, a wiele ich jest, którzy przez nie wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało ich jest, którzy ją znajdują. Wiele ich, dalej w 22 wersie czytamy, wiele ich rzecze mi dnia onego, Panie, Panie, i zażeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali, i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali, i w imieniu Twoim wiele cudów nie czynili, a wtedy im wyznam, żem Was nigdy nie znał, odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Ale ksiądz Adam stawia swoje wyobrażenie ponad tym, co Jezus jasno mówi, że wielu będzie potępionych, że wielu powie, odejdźcie ode mnie. On wymyślił sobie pluszowego Boga, który nikogo nie pośle do piekła i tak go przedstawia, stawiając siebie nad Słowem Bożym i ignorując to, co Słowo Boże jasno mówi.
Podobnie jest ze słuchaczami tego księdza, którzy się zwracają do niego w kółko i na okrągło: Ojcze Adamie, Ojcze Adamie, Ojcze to, Ojcze tamto. A Jezus powiedział bardzo wyraźnie: nie zówcie nikogo ojcem na ziemi, bo jeden jest wasz ojciec, który jest w niebiesie. Więc jak wobec tego można mówić do jakiegoś człowieka, który już pomijając to, że nie ma ani żony, ani dzieci, ojcze? Także zostawiając może już katolików, którzy chcą mówić Bogu, co On powiedział, i nazywać pedofilów w sukienkach ojcem w spokoju, odchodząc od tego tematu, wspomnę tylko jeszcze o takim jednym też intensywnie działającym człowieku, który się podaje za wielkiego nauczyciela Biblii. Nazywa się, gdzieś to mam napisane, tylko gdzie? Nazywa się jegomość Fabian Błaszkiewicz. I on był jezuitą swego czasu, ale nim przestał być i teraz prowadzi różne nauczanie i uczy, co Biblia mówi, tłumaczy ludziom Słowo Boże. I już nie zagłębiając się w całą masę rzeczy, które opowiada, to wystarczy jedna: mówi, że chrzest zbawia, że jesteśmy zbawieni, przez to nam są odpuszczone grzechy, że zostaliśmy zanurzeni w wodzie i omyci z tych grzechów. Ale co mówi na to Słowo Boże? Jezus powiedział znowu bardzo jasno: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do żywota. Czyli Jezus nie powiedział, że kto się umoczy w wodzie, ale kto wierzy, będzie przeszedł ze śmierci do żywota. Apostoł Paweł napisał: to ci jest słowo wiary, które opowiadamy, że jeśli byś usty wyznał Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twoim, że Go Bóg z martwych zbudził, zbawiony będziesz. Każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale ksiądz Błaszkiewicz głosi inne słowo, mówiąc, że nie każdy, kto uwierzy, będzie zbawiony, ale ten, co się zanurzy w wodzie. I teraz, schodząc z tego już zupełnie na lewą stronę, można natrafić na takiego młodzieżowego nauczyciela, też może bardziej internetowego niż w jakimś miejscu, co się zowie Martin Lechowicz, co niektórym znany. On z kolei naucza swoich słuchaczy, że samogwałt jest rzeczą fantastyczną do poradzenia sobie z pożądliwością. Co więcej, sam przyznaje, że sumienie go potępia, ale tłumaczy, że to wina wychowania i wmawiania, że to złe i takie tam rzeczy. Ale prawda jest taka, że sumienie go potępia, dlatego że grzeszy. Apostoł Paweł, wypowiadając się w tej kwestii, powiedział: a mówię nieżonatym i wdowom, dobrze im jest, jeśli by tak zostali, jako i ja. Ale jeśli się wstrzymać nie mogą, niechże w stan małżeński wstąpią, boć lepiej w stan małżeński wstąpić, niż upalenie cierpieć. Czyli wydaje mi się, że jeżeli byłby jakiś inny pobożny sposób na rozwiązanie kwestii tego płomienia niż małżeństwo, to apostoł Paweł jako nieżonaty człowiek wspomniałby o tym. Ale nie wspomniał o żadnym innym sposobie, bo żadnego innego nie ma. I jak ktoś mówi, że jest, to jest zwyczajnym głupcem. Zwyczajnym głupcem, który stawia siebie nad Słowem Bożym, ignorując to, co Pismo jasno mówi. Jest też popularne ostatnio, nie tylko w Ameryce, ale nawet i u nas, że za kazalnicami stają kobiety i prezentują się jako nauczycielki Pisma i mówią, co Bóg chce od ludzi. No jest to o tyle dowcipne, że Pismo bardzo jasno mówi, że kobiety nie mogą być nauczycielami. Ja Paweł powiedział: zabraniam, aby kobieta miała autorytet nad mężczyzną.
A one wstają i mówią. Co to znaczy? To znaczy, że stawiają siebie nad Słowem Bożym, że Słowo Boże nie będzie im mówić, co one mają robić. One lepiej wiedzą i one wyjdą i będą teraz nauczać. I tak można by długo o Lutrze, który jest katolikiem w wersji dietetycznej, który też mówi, że zbawia chrzest, Eucharystia, o Kalwinie, który wierzy w fatalizm i odrzuca to, że Biblia jasno mówi, że człowiek ma wolną wolę, że Jezus zapłacił za grzechy wszystkich ludzi, o zielonoświątkowcach, którzy się uparli, że dar języków to paplanie bez sensu, którego nikt nie rozumie, mimo że w Biblii nie ma czegoś takiego. W Biblii, jak ludzie mówili językami, to po to, żeby ludzie z innych nacji ich rozumieli. W ogóle co to za pomysł, żeby mówić po to, żeby nikt cię nie rozumiał? No. I wszystkich tych ludzi łączy ta jedna rzecz, że stawiają swoje wyobrażenie o Bogu, imaginację swojego serca ponad tym, co Bóg sam o sobie mówi. Także żyjąc w tych ciężkich czasach, gdzie mamy tylu ludzi, którzy chcą nas zwieść z prostej ścieżki na lewo albo na prawo, aby nie dać się zrobić w jajo, odłóżmy wyobrażenia nasze o Bogu, nasze widzimisię, to co my chcemy, żeby myśleć o Bogu, odłóżmy to na bok i zajrzyjmy do Biblii i tam sprawdźmy, jak się sprawy mają. I nie pozwólmy, żeby nasze uczucia czy upodobania kiedykolwiek stanęły ponad tym, co Bóg jasno do nas mówi. Abyśmy byli jak Berejczycy, którzy zostali pochwaleni w Dziejach Apostolskich, gdzie jest napisane: a bracia wnet w nocy wysłali i Pawła i Sylę do Berei, którzy tam przyszedłszy weszli do bożnicy żydowskiej, a ciś byli zacniejsi nad one, co byli w Tesalonice, którzy przyjęli Słowo Boże ze wszystką ochotą, na każdy dzień rozsądzając Pisma, jeśli by się tak miało. Acts 17:10-11. Czyli ludzie, którzy jako autorytet przyjęli sobie Pismo, Słowo Boże i postanowili w nim sprawdzać, jak się rzeczy mają, są tutaj pochwaleni. Uważam, że powinniśmy brać z nich przykład i też sprawdzać w Biblii, co, jak się ma. I możemy to zrobić sami, każdy z nas indywidualnie. Otwórzcie pierwszy list Jana, w drugim rozdziale i przeczytajmy wersy 26 i 27. To jest mniej więcej na końcu Biblii, jedna z ostatnich ksiąg, pierwszy list Jana. Rozdział drugi, wersy 26-27. Wszyscy widzą? Tom wam napisał o tych, którzy was zwodzą, ale to pomazanie, któreście wy wzięli od Niego, zostaje w was, a nie potrzebujecie, aby was kto uczył. Ale jako to pomazanie uczy was o wszystkim, a jest prawdziwe i nie jest kłamstwem, a jako was nauczyło, tak w Nim zostaniecie. Czyli jeżeli uwierzyłeś Bogu, jesteś zapieczętowany Duchem Świętym i On nie zostawił cię samego na świecie, dał ci swojego Ducha i możesz bez niczyjej pomocy sam wiedzieć, co Bóg chce od ciebie, co Bóg powiedział, jaka jest Jego wola, jaki jest Bóg. Nie potrzebujesz słuchać mnie ani kogo innego. W zasadzie myślę, że to tyle. Amen.